dzień dobry, powiem dwie informacje. Pierwsza to jest taka, że mój głos jest jeszcze zaspany, ponieważ no dzisiaj jeszcze z nikim nie rozmawiałem. Tak, jesteście pierwszymi, do kogo się odzywam, bo jestem dużo wcześniej na nogach niż zazwyczaj. Tam z pewnej przyczyny. A druga sprawa jest taka, że nie zamknąłem okna i będziecie wszystkie dźwięki słyszeć, bo mi się po prostu już nie chce wstawać i zamykać. Jestem trochę na takim etapie rozbudzania się, więc widzicie takiego Janusza jeszcze... Facet, jeszcze się nie wyspałeś. No nie, nie wyspałem się. Dzisiaj mam taką jedną wizytę tutaj w domu. Jedna pani musi wpaść na chwilę, coś zobaczyć. A potem już mi się nie opłaca i spać, bo... Zacznę dzień, tak, więc ja już jestem po kąpielach, włosach, układaniu, goleniu się, ogarnianiu i powiem tak, i nawet mam już pierwszego kawczana, pierwszego, dlatego, że dzisiaj łazienkowego kawczana nie było. I ogólnie rzecz biorąc, w ramach śniadania miał być croissant, ale mówię wprost, naprawdę jeszcze nie jestem głodny. Nie ma opcji, on po prostu, ja go mogę sobie przygotować, a on nie zostanie zjedzony. Ale za to mam Raffaello, tak, Raffaello, które przyniosła moja koleżanka z pracy wczoraj do pracy, ponieważ od nas odchodzi. No i w ramach właśnie takiego no, małego pożegnania przyniosła słodycz i wczoraj do mnie mówi tak, czy jadłeś czekoladkę, a ja jaką czekoladkę? No Raffaello specjalnie przyniosłam z myślą o tobie, bo ciągle ty te Raffaello i ty te Raffaello. Ja mówię, nie, mówię, nawet nie wiedziałem, że tam stoi. Więc mam pożegnalną czekoladkę, będę ujadł. Więc tak to wygląda. I a propos prezencików i przyjemności, mam jeszcze jeden taki ładny. W sumie było ich kilka do wyboru, w sensie, znaczy był duży wybór i potrzeba sobie wybrać, bo koleżka z pracy był w Barcelonie. No i oczywiście dla wszystkich przywiózł torbę magnesów. No i trzeba było sobie wybrać któryś tam. I powiem tak, no ten jakoś najbardziej mnie urzekł, mimo tego, że wszystkie były naprawdę piękne i było w czym wybierać. Był duży wybór i ciężka decyzja. Ciężka, bo... Ten ci się podoba, tamten ci się podoba, ale ten bardziej się podoba, tamten mniej się podoba, a tamten jeszcze bardziej się podoba. I to taki był po prostu wybór and wybór. No i dobra, więc mam i dzisiaj na lodówkę poleci Barcelonę. Także Barcelonę odkładamy i powiem tak, napijmy się pierwszy kubek kawy, żeby nam po prostu było przyjemnie, miło. Ciało mi się kawczana. Powiem szczerze, żebym jeszcze pospał. Jestem taki... No późno wracam bardzo, tak? Więc skoro późno wracam, to takie wczesne poranki są niewskazane. No ale trudno. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy, tak? Żeby nie było. Mam przed sobą swój oczywiście planer pootwierany, bo tutaj już sprawdzam informacje. I powiem tylko tyle. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Ochrony Ekosystemu. Ekosystemu. I mamy motto na dzisiejszy dzień. Zawsze, gdy chcesz coś chwycić, zawsze, gdy chcesz po coś sięgnąć, droga, którą będziesz szła, będzie wąska. No niestety tak to jest. No. Niektórzy są urodzeni w czepku i wiele rzeczy mają bardzo łatwo. Bardzo łatwo, jak to gdzieś tam obserwuję na drodze takiej tutaj prywatnej, niedaleko. Ktoś komuś się udało, ktoś komuś czymś pomógł, gdzieś tam się udało rozwinąć i zbudować powiedzmy i poduszkę finansową i całą resztę. No i jakoś tak potem z racji, że tej osobie bardzo szybko i łatwo się udało, to zrobiła się taka, jakby to powiedzieć, nie tyle, że chwaląca się tym, co ma, nie,
ale jednak gdzieś tam wychodzi takie merman, takie jestem pan, jestem pani. Wiecie o co chodzi, nie? Że takie jest się nad wyrost. Jak całe życie się szczędziło, bo tego nie, bo pieniędzy nie ma, tak teraz jest rozrzutność. No i osoby, które nie mogą sobie pozwolić na taką rozrzutność, są inaczej traktowane. Jakby no nie są w tej pierwszej grupie tej osoby. Nie wiem, czy dobrze zrozumieliście. No myślę, że tak. Więc, no, jak to mówią, pieniądz zmienia. Dobrobyt zmienia. No ale myślę, że nad tym można zapanować. Nad tym można zapanować. Ja też gdzieś mam takie towarzystwo, które wylatuje na wakacje poza granicę i też byłbym mile widziany w tym towarzystwie, no ale ja na taki wyjazd, no na razie sobie nie pozwolę, tak, na żadną tam zagranicę, mimo tego, że teraz to tak naprawdę też nie są duże pieniądze, ale ja sobie na to na razie nie mogę pozwolić i nie jestem z tego tytułu w żaden sposób krytykowany czy odstawiany, bo szanowne towarzystwo wraca z zagranicy. I my możemy iść na piwo, na kawę, na ciasto, na tort, na pizzę, na wszystko. I ja nie czuję się jakoś skreślony w tym towarzystwie. Czyli można, da się, no da się. Więc dlatego mówię, no. Ta wąska droga jest u wszystkich. Niektórzy dostają coś fajnego i szybko w czepku są urodzeni i mają. A niektórzy idą taką właśnie drogą wąską, próbują się czegoś dorobić i tak dalej i wieczne jakieś podtyki. Więc tak to wygląda. No. Tak to wygląda. Ja też wyglądam pani, która ma tutaj przyjść. Mam nadzieję, że długo siedziała nie będzie. Załatwimy, co mamy załatwić i sobie pójdzie, bo Janusz jest nierozbudzony, to Janusz jest nie w sosie. No nie. Naprawdę, to się nie da. Dobra. Dziubaski, to jeszcze poprzeglądam internety. Co tam ciekawego. Porobię mały porządek na pulpicie w laptopie, bo już się zaczęło robić... To określił inaczej. Ale powiem tak. Mały bałaganik. Więc zaraz sobie to uporządkuję, jak i tak nic innego mi się nie chce. Na pewno ze ścierą nikt mnie teraz nie zagoni. O, nie cholery. Nic robił nie będę ze ścierą. Mogę sobie posiedzieć przed kompem i ewentualnie pogadać do was. Ale nie chcę wam tam tyłka zawracać, ani zbyt dużo czasu zajmować. Wobec tego ja tutaj się biorę za swoje robotki. Dopijam kawczana, zjem czekoladkę, no bo czekoladkę to zjem. No ja tam, słuchajcie, rogalika to mnie zadba duże, ale czekoladkę taką jeszcze pyszną. Bo najpierw pójdę po talerzyk, bo ta czekoladka ma to do siebie, że się sypie lernie. Dobra. To mykam i widzimy się za niedługo. Ja jestem po spotkaniu, więc czas najwyższy wziąć się za jakieś śniadanko. I powiem szczerze, że w ogóle chodzą za mną grzybki. Mam ochotę na grzybki. Tak może... bardziej mi się do biadły pasowały, ale no mam ochotkę, więc zjem coś na śniadanie. I powiem tak, ogólnie to nie mam tu jakichś większych fantazji. Oprócz tego, że może zjem po prostu kanapkę z serem, do tego sobie nałożę trochę grzybków i tyle. Bo tak jak mówię, no nie mam żadnych tutaj innych preferencji smakowych, ale grzybki biorę. Muszą być. Także idę działać w ramach śniadania. Tak w ogóle to jest mega zimno, naprawdę jest mega zimno, 19 stopni, ale w mieszkaniach są okna potwierane, to po prostu aż po kościach daje, no masakra, masakra, także no nic przyjemnego, jak na środek wakacji, to masakra, a ludzie powpasali kupę pieniędzy, siedzą nad wodą i marzną, no bez sensu. Gdzie są te wakacje, które ja pamiętam? To było zawsze tak, że kiedy one już się skończą, mam dosyć, tak było gorąco. A teraz raptem 2 czy 3 dni było tak naprawdę gorąco, gorąco i... I lipa. Tyle powiem. Także wstawiamy wodę na herbatę. Bo z racji, że jest chłodno, to herbata będzie tutaj bardzo odpowiednia. Bierzemy jakiś talerz i działamy, no.
miseczkę na grzybki. Muszą być, koniecznie muszą być grzybki, no nie ma, że boli. Także herbatka jest. Ujada. Dostałbym zęba. Dobra, kubek jest. Bułka jest. Coś tutaj będziemy modzić. Pięknie patrzę, naprawdę te bułki z Biedronki są chebec, chebec. Nie pogadasz, nie pogadasz. W ogóle one bardzo ładnie w środku wyglądają. No widać, że są takie, że tak powiem, bogate. Są bogate, są dobre. Idę, włączę telewizję. Zobaczę, co tam ciekawego leci. Któż wie, może coś ciekawego będzie. Chociaż o tej godzinie to albo jakieś trudne sprawy, albo dlaczego ja i tym podobne. Nie lubię takich programów, to nie dla mnie. Zdecydowanie. Pojemniczek. Też macie taką manię, że przykładacie otwarty ser, wędlinka i tak dalej do pojemnika plastikowego? Ja zamykam, bo ona wtedy nie obsycha. To jest raz, a dwa, nie przechodzi smakiem lodówki, lodówka też wtedy brzydko nie pachnie. Tak są, jak są potwierane różne tam produkty w lodówce, to potem tak otwierasz te drzwiczki, taki dziwny zapach idzie. Nie podoba mi się. Także trochę grzybków weźmiemy, a co tam? Chodźcie, chodźcie. To, że niska temperatura to jedno, ale dwa to nawet słońce nie ma. Takie chmury. Nic ciekawego. No i dobra, dziubaski, no co ja wam mogę powiedzieć? Kanapki zrobione, nic specjalnego. Ja to bez masła, bo czasem tam jem z masłem, ale tak sporadycznie. Także kanapki moje na sucho. Jak to ktoś mi ostatnio pisał z was, że jak student. No cóż, no. Tak mi się nie chce robić. Nie lubię urzędować w kuchni. To nie moje klimaty. Ja mogę sprzątać, no. Ale nie gotować, nie przyrządzać. Dobra, to ja idę zajadać i odezwę się do was po prostu w wolnej chwili. Leniwiec oczywiście leży. Leży i normalnie nie ma ochoty na nic. Może nie tyle co drzemałem, bo nie, to było takie raczej leżenie z zamkniętymi oczami. Coś takiego. Wszystko dookoła słyszałem, włącznie z dźwiękami z zewnątrz, jak i wewnątrz, bo zostawiłem włączony telewizor. No i barabanił tam, a tak mi się nie chciało wstać, żeby iść tam go wyciszyć. Mówię, o nie, dobra. Więc tak sobie leżałem, no. Telefony dzwoniły w międzyczasie, ale nawet nie patrzyłem kto. Więc zaraz wezmę telefon w rękę i sprawdzę, któż to tam się dobijał. Już słuchawki pewnie się naładowały. I w ogóle to mi się kawę napił. Więc trzeba będzie podnieść te 4 litery i iść. Jakiegoś kawczana tam trafić. No. Zróbmy to, nie? Idźmy, zaparzmy kawkę. Tam za mną się kończy parzyć kawka. No i trzeba znaleźć jakieś odpowiednie miejsce na magnes. Ha, Barcelona. Z przodu mogłoby być, ale ja nie lubię mieć z przodu na froncie za dużo magnesów, zwłaszcza, że front jest taki, nie wiem, czy ja to dobrze określę, polerowany, ślizgi i tak naprawdę chwila nieuwagi może się porysować, szkoda by było, bo bok jest zdecydowanie z innego materiału niż front, to nawet widać, nie? Więc no nie, chciałbym tam rysować magnesami. No cóż, no lecimy, damy tu po prostu, a co tam?
Także moje magnesy to są dosłownie wszędzie. Lubię, podoba mi się to, ale też jakby bez przesady, nie? Tak jak mówię, front odpada, żeby tutaj ogarniać, ale bok jak najbardziej. Dobra, idę, ściągam kawkę. No i kawczanu jest. Tak, także kawczanu mamy, to najważniejsze. Magnes już swoje miejsce znalazł. No i dobrze, no i wszystko idzie ku dobremu. Niestety zbliża się godzina, wiadoma, wyjścia do pracy. Smuteczek i to dłużej. No ale takie życie. Takie życie, natomiast z czystym sumieniem mogę wam polecić fajny produkt, który sam dopiero odkryłem, bo to jest pierwsza paczka z zakupionej, którą sobie zajadam. Czy zajadłem już jedną. To są te paluszki Starczyńskiego. Powiem tylko tyle. Na ten moment lepiej mi smakują niż kabanosy. Są po prostu takie mniemuśne, ale mają to samo co kabanosy. Zjesz jednego i chcesz drugiego, trzeciego, czwartego i tak można byłoby jeść i jeść. Także tutaj trzeba się pilnować, ale naprawdę ja je kupiłem w Biedronce, więc na spróbowanie, jakby ktoś chciał, to z czystym sumieniem polecam, bo naprawdę myślę, że będą wam odpowiadały. No. Więc tak, to oczywiście opakowania nie wyrzucam, bo schowam do denka. Być może na denko przyjdzie ktoś, kto mnie nie zna i nie widział, że kupiłem to w Biedronce i że to takie pyszne, więc jeszcze w denku zachwalę i pochwalę. No i dobrze, i tyle na temat chwalenia, pochwalania i pierdolamento. Janusz się musi powoli zbierać, to godzina wyjścia się zbliża, także będę powoli się szykował, kawkę sobie pił. Może jeszcze ten telefon wykonam, wiecie, taki nie? Halo, ktoś tam jest? Kto mnie słucha? No. Dobra, koniec robienia jajów. Trzeba się zbierać. Pogoda nadal się nie poprawiła. Z tym, że skoczyło 21 stopni, tak? Ale jak mam otwarte okna w domu i robi się przepływ, to mi to tam chłodno, chwila, moment jest. No nie ma słońca i to jest ten efekt po prostu. Ale dobra, dziubaski. Także efekty efektami. Życie życiem, wyjście do pracy życiem. Nie ma, że boli, trzeba lecieć. Więc ja wam jutro życzę spokojnego czwartku, bo dzisiaj jest środa. Magiczny dzień loda. Oczywiście żartuję. Żeby tam zaraz nie było, nie? Także dobra, to pamiętajcie przy łapeczce. Będzie mi bardzo miło. I widzimy się, mam nadzieję, że jutro. Trzymajcie się, pa.